Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilad His, zarażam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z Henry the Stickman. Moi drodzy, chciałbym powiedzieć, że bardzo ciepło przyjęliście poprzedni odcinek, ale niestety YouTube zepsuł mi ten film i nie wiem tak realnie, czy on poszedł dobrze, czy nie, bo go zepsuł. W sensie dalej jest dostępny, ale go zepsuł, więc ciężko określić. Widziałem, że na początku przynajmniej szedł dobrze, więc liczę na to, że tak. Dziękuję serdecznie za dobre przyjęcie, więc rozumiem, że chcecie tego więcej takich gierek, więc postaram się to oczywiście przynajmniej przez jakiś czas utrzymać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Również zwróciliście jedną jakby ważną uwagę na to, że jak gram w grę, to mam w lewym dolnym gdzieś mapę i mogę sobie wybierać miejsca, od którego chcę zacząć, tylko... Pamiętajcie o jednym. Po pierwsze, youtuberzy to proste byty. Oni nie widzą czegoś na ekranie. Nasz ekran to jest taka kula na środku, okej? Tak jak w celowniku od snajperki. Całej reszty nie widać. Tego nie ma po prostu. Wy to widzicie, ale ja tego nie mam, okej? To jest wbudowane w moje oczy. Jak zaczyna się być youtuberem, to tak się zaczyna robić. Kiedyś byłem jak wy. Uwierzcie mi. Kiedyś byłem jak wy i oglądałem takie osoby, na przykład jak T-Volt, którego serdecznie pozdrawiam, i się zastanawiałem, jak ten głąb może tego nie widzieć. Przecież to jest na środku ekranu napisane. Teraz wy mi to robicie. Ale wiem, jak się z tym żyje, więc się totalnie tym nie przejmuję. W każdym razie, nie wiem, gdzie wy widzicie tutaj mapę. Przynajmniej ja nie widzę tutaj mapy. Ale dobra, powiedzmy, że kliknę play. Powiedzmy, że ja wiem, że to jest poprzedni epizod. Ja wiem, spokojnie. Sprawdzam, dobra, skipujemy intro. Mapa. Dobra. Co mogę powiedzieć, jestem głąbem, dobra. Nic nie jestem w stanie więcej powiedzieć. I nie, ośmieszanie Krystiana, etap zakończony. 2 minuty na to poświęciliśmy, dziękuję. Stealing the diamond. Zaczynamy oczywiście kolejny etap. Jeśli będziecie chcieli, żebym poprzednie, w sensie nadrobił, w sensie zrobił wszystkie możliwe opcje i wszystkie achievementy, to dajcie znać. Jest, proszę bardzo, wygląda jak burmistrz, który Simsong. Nice. O, hajsik! Można zarobić nieco. Kapuchy, mamony, sałaty. Sałata nie jest droga. Znaczy w tych czasach już jest w sumie. O, tylko dwie opcje, to jest szalone. Mogę albo się włamać, wywalając dziurę, albo się zakraść. Jasne, że wywalamy dziurę, przecież to jest logiczne, tak? W tych czasach nie robimy niczego po cichu. Czy to jest motor? Albo skuter. Kopnij. Nic nie kliknąłem, czy on tak kopnął? Ciężko stwierdzić, dobra, teraz na pewno kliknę. Kopnij. Jest, kopnął, bardzo ładnie, perfekcyjnie. A, bo udało mi się tylko jednego. To powinienem kopnąć podwójnie, dwiema nogami, dobra, z łokcia. Dalej jednego załatwiłem, a gdzie drugi? Reszta ma takie... mamy problem. Proszę tutaj o wsparcie. Jest tak, tylko skończę pończka. Pączka. Tarcza! O kurde. To nie będzie, to się... Znowu załatwiłem jednego. Tunezja? O! Od razu! Kabel. Nie wiem, cokolwiek. Jak ukradnę za pierwszym razem, to będę w szoku. Z tyłu statua! Jezus, z jabłkiem. Ślepy jestem. I czy my przejedziemy po prostu? No, tak. O, mam dwie gwiazdki, jesteśmy jak w GTA. Dobra, dobre decyzje podejmować. Kamień! Nie zdążyłem kliknąć, to się nie liczy, okej? Okay? Muszę kliknąć szybciej, okej? Okay? Klikamy kamień. Kamień. Po co ci karabin? Po co ci pistolet? Jak możesz mieć kamień? Znowu wybieram kamień. Co tym razem? Granat. Przyklejający się. O nie. Ich mina taka... mówiąca totalnie wszystko. Takie, jak można być takim głąbem? Dobra, balon. Tak, balon jest... Tak, bańkę zrobił mydlaną nagle i wszystko jest okej. Diament nie jest przypadkiem ostry, nie rozwaliłby tej drogi przypadkiem? To ciekawe. Jedź, bierz diament i skok.
Zrzucił diament i zleciał razem z nim. Nice! Jesteśmy teraz trochę jak władca pierścieni, tylko że nie z pierścieniem, tylko z diamentem. No. Za pierwszym razem w sumie, jakby nie patrzeć. To prawda, umarłem kilka razy, ale wiecie, pierwszym razem jako, że dobre wybory były, nie ginąłem tak głupio. No, może poza tym granatem, który mi się przykleił do ręki, ale okej. Rozumiem wszystko, tak? I teraz mamy mapę i możemy wrócić do naszego etapu i... nawet widzę te etap po kolei, nice. Dobra, to wracamy tu. Używamy trzeciej opcji. Skocz! Czy on walnął w niej? Okej, wyskakiwanie z szybkiego auta nie jest zbyt mądrym pomysłem, rzeczywiście. Ale tu mamy 0 na 3, tu jest... Czemu to jest 0 na 3? Ja tu wybrałem tarczę. Lanca! Przebijemy kogoś. Albo walniemy w podłogę. Jednak jeżdżenie na koniu kiedyś nie było tak łatwo, ale na skuterze, jak widać, też nie jest łatwiejsze. Dobra, poproszę w takim razie flail. Jak na... Kto tu postawił to kanu? Jak tak można? Nie wiem, czy to kanu, czy łódka. Nie znam się. A co będzie, jak nie kliknę nic? Czy ja dostałem pałką w łeb właśnie w tym momencie? Ciężko stwierdzić. Ale mamy 3 na 3. Dobra, wybieramy opcję. Ja wybrałem dobrą, więc wybieramy basket. Basket. Tak. No tak. Przeciwwaga. Chwila, czy... Halo? Gra skraszowała! Gra nie ogarnęła, ile potrzeba siły kinetycznej, żeby wyrzucić naszego stickmana z tego skuterka. Restart? Okej, mam już kolejny etap odblokowany, który nazywa się Infiltrating the Airship. Na razie tego nie robimy, to jest nieważne. Skip intro. Mapa. Idziemy tu. Ponieważ, no, wiadomo, waliło nas koniec. Nie robimy nic, teraz nie robimy nic, nic nie klikamy i... Po prostu podnieś ręce. To tyle? No, myślałem, że coś więcej się stanie, nie wiem. Sam się wysadza jak zwykle. Uciekamy dalej. Co tutaj się będzie działo w takim razie? Patyk, dostaniemy nim w łeb. O, ale diament. Takie, uciekłem. Ej, chwila, a co z diamentem? Nice. I tu jeszcze nie klikam nic. Aha, po prostu boom headshot. No, można też w ten sposób mniej więcej. Oj, mamy aż 3 zakończenia tutaj do zrobienia. Dobra, mogę też odjechać. Albo eksplodować, jedno z dwóch. Mogę też nie klikać nic. A, jeszcze głowa jego jest! Dobra. Gadaj coś. To była obraza majestatu. Obraża. Ja się obrażam. Dobra, nic nie klikamy, nic nie ruszamy, nie sprawdzamy, co się dzieje, okej? Okay? Sprawdzamy, co się dzieje tutaj w tym momencie. A, czyli nieważne, proszę, każde zakończenie to dostań w łeb. Nice, to jest super zakończenie. No i jest koniec, dobra. Więc musimy wrócić do początku, gdzie musimy się zakraść. Tylko jak się zakraść? No... Albo górą, albo tego. Zakładam, że niezależnie od tego, któraś z tych trzech opcji będzie prowadziła na górę i będzie poprawna, i któraś z tych trzech opcji będzie prowadziła przez ścianę i też będzie poprawna. Użyjmy kilofu! To jest bardzo dobry pomysł. Minecraft sta... Naprawdę. Coś było w tym cieście i więzień uciekł. Brawo, 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 jesteście super. I nikt nie słyszał tego. Dobra, mamy tyle czasu. Mam do wyboru karabin, mam do wyboru samolot, mam do wyboru bombę. Bierzemy bombę. Jak dostałem od razu, jaki odruch, kurde. Lucky look, normal. Ogłuszony! A ten zrobił jak ja w ostatnim odcinku. Mniej więcej. Ej, trafiłem. Nic nie kliknąłem. Dobra, muszę szybko klikać. No tylko przymyka na chwilę oczy. Dobra. Retro. Jest diament. Dobra. I dwóch strażników. O kurde, myślałem, że będę mógł Mario wybrać. Jest Mario! Bierzemy grzyba! O kurde. To chyba nie pomaga nam. Czy to pomoże nam naprawdę? Aha! Przez to, że stajemy się więksi, automatycznie... Czy coś się z tego wykluje? Pterodaktyl, tak? Okej, rozumiem wszystko. Z działa zaczęli strzeć! Kto pozwolił mu zamrzeć z tego działa? Rozumiem, że po prostu kiedy stajemy się więksi, to automatycznie stajemy się też twardsi. To jest logiczne, prawda? A jak robimy się mniejsi, to...
No, jesteśmy jak budyń, prawda? No, w sensie, no. CCC? Halo? Pols... To znaczy, nie wiem, czy to jest Polska, ale marka obuwia? To o to chodziło? Chyba nie. Jak Wysola zrobili takie kropki. Nice. Fajnego papierosa ma. Tak jak tą gumę. Kiedyś były takie gumy, kurde. Nice. Takie... Kto mógł wpaść na pomysł, żeby okraść tym razem... Muzeum chyba? Muzeum, tak. Kto mógł na to wpaść? No nie wiem, ten sam gościu, co próbował obrabować bank, został zwolniony z tego, w sensie, no, udało mu się uciec. W sensie, no, w sumie nie do końca, bo trafił do więzienia, z którego wyszedł i dopiero teraz. O, to ja klikam. Nuklearny. Aha. Tactical nuke! Pozdrawiam wszystkich, co grają w koda. I koniec. To jest złe zakończenie. To nie może być dobre zakończenie. Ale to było tak głupie, że musiałem. Musiałem. To jest satelita, to jest trybik, to jest dzielenie przez zero. Dzielimy przez zero. Jeden, 103, 1337. Dzielone przez zero. Okej, okay, rozumiem. Nice. To klikamy. Wygląda jak tryb z ustawień. W sensie trybik do ustawień. Super mega giga ultra robot, który chce nas bić i pociąć. A czemu akurat nie sufit, to tego akurat nie rozumiem, ale niech będzie. A ten robot jest minimalnie większy. Czyli my byliśmy duzi, a on jest jeszcze większy, tak? Ale nie mam diamentu. W jaki sposób niby uciekam? W sensie, mam rozumieć, że ten robot zostawił go, w sensie naszego bohatera, i postanowił rozwalić całe muzeum? To taki ma być finał tego wszystkiego? Bo to nie brzmi dobrze. Pff, ani trochę. Nie no, nie mówcie mi, że to jest koniec. O, jednak dobra, nie. O, hehe. Siema, diament. Yeah! Bad boss! Proszę bardzo, nice. Proszę bardzo, JP i nawet nie wiem, co to daje, ale okej, okay, niech będzie. Mamy dwa zakończenia tak naprawdę. Bardzo, bardzo fajnie i 40 etapów. Dobra, w takim razie mapa. Gdzie popełniliśmy błąd? Już na samym starcie. Niech będzie. Dobra, zobaczmy, co dawałyby nam inne bronie. Co da, nie na, co da nam karabin? Stać! A nie ma amunicji, no. Czego się spodziewałeś? Przecież był na... O Jezus. Przecież był na wystawie. I czemu akurat ten jeden? Dobra. To jest co? MP40, rozumiem? Nie, to nie jest... Wygląda... Nie wiem, dziwnie wygląda. To jest Walter chyba. Albo to jest Walter? A to jest... To jest samopowtarzalny. To jest... Przejdźmy dalej. To jest czołg. Wieża Eiffla. Tego czołgu mógłbym użyć. Dobra, kończy się czas. Zobaczmy, co się stanie w takim etapie. W takim rodzaju etapu. A. Konwersacja nie była taka interesująca, ale no, może nie była, kto wie. Ale mamy wszystko. Teraz tu mogłem pójść na górę. Więc poproszę na górę. Spał tylko leciutko. Nie to! Dobra, jeszcze raz na górę, niech będzie. Takie... Ktoś coś widział? Chyba nie. Tu mieliśmy trzy opcje jeszcze. Grzyb. O, ja wybrałem akurat dobrze. Dobra, a jakby był łom? Czy to jakaś papuga miała być? Co to miało być? Headcraby! Oczywiście Half-Life! Kłaniamy się, musiał być Half-Life. Kiedy trójka? Steam. Znaczy Valve, no. Co to jest? Czy to jest... Czy to jest gumba? Zmutowana, ewidentnie. A, z Alien jako kosmita, dobra. To jest Good Ball, dobra, to w Pokémony gramy. Pokémony popularne. Oh yeah! Czym rzucimy? A, tylko jeden jest, dobra. No bo jeden na jednego oczywiście walczymy. Co rzucamy? Mniej więcej jak z moim programem do montowania. Pozdrawiam, Adobe. Dobra, co mamy jeszcze do zrobienia realnie? Tu jeszcze jest jedna rzecz. A, bo nie kliknęliśmy satelity. Dobra, to jeszcze co się dzieje z satelit... O nie. Siup da up. I wszystko rozwali, tak? Kamer!
Kamehameha rozwaliła nam znowu grę. O, come on! Dlaczego w takim momencie? Chciałem zobaczyć, jak wszystko eksploduje. No trudno, no zrobimy restart. Nie zaliczyła nam tej ostatniej. Klikamy jeszcze raz. Mam nadzieję, że nie wywali tym razem gry. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie. Proszę, 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 proszę. Dobra, okej. Okay. A, myślałem, że całą planetę rozwali, ale nie. Jednak nie. Dobrze, czyli ta ścieżka jest zrobiona. Została nam ostatnia możliwa ścieżka. Ale jeszcze możemy zobaczyć te głupie opcje. Shrink Ray, zmniejszamy się. O nie. By tylko brakuje właśnie muzyczki z Pokémonów i dżdżownica Appear. To by było najlepsze. Liquidificator, czyli rozumiem, że rozbijmy się z siebie płyn, tak? Zmień się w płyn. I nagnij swoje molekuły, tak? Na około, żeby przechodzić przez obiekty. Już to widzę. No i już. Mniej więcej stałem się pożywką dla kwiatów. No to możemy to mieć z głowy. Teraz tak, co z tego? Teleporter był bardzo przydatny zawsze. Totalnie nie lądowałem w krzakach. Kosmos. O. Nie no, nie żartujcie, to będzie dobra opcja. Teleporter zadziałał w końcu na coś. O kurde, dobra, rzucimy mu monetę, oczywiście. Moneta jest najbardziej logiczna. I się zwróci. No. Moneta w każdej grze. F, żeby rzucić. Chciałbym zeskoczyć. Chciałbym użyć linki. Ale karabin jakiś na robale czy coś. Nie wiem, czy to jest z jakiejś gry. Brzmi fajnie. To wygląda jak portal. Tak, to jest. To ma. O nie! O nie! To jest to, co na. Komuś chciał taką ścianę tekstu robić. To jest najgorsze, co się działo w portalu, niestety. Dobra, zwykły skok. I działa. Okej, dobra, może jednak skoczenie bezpośrednio na szkło, w którym jest diament, nie było dobrym wyjściem. Dobrze, jednak sznur. Niech będzie. Wow. Dobrze, że się na nim nie udusił. Wycinak. No to jest. Nie mów mi, że zrobisz coś głupiego. Okej. Okej, okej, nawet. Pup. Chciałbym mieć takie moce. Uuu. Może tą katanę? Katanę. O. To dopiero wybór. Działo, ser albo deska. Deska. Była kiedyś taka bajka na o desce. Myśmy mieli deskę. Naprawdę, po prostu wyjdziemy. Nie wierzę w to. A, okej, okay, czyli tak. Skręcenie karku, diament, karabin, skok. Diament. O, tego już nic nie naprawi. Niewidzialny włamywacz. Nie no, nie wierzę, że to było takie proste. Come on. Come on, Virtut. No. 3 na 3 i 30 na 40. Dobra. Mapa teraz. W takim razie, gdzie popełniłem błędy? Na samym początku, oczywiście. Dobra. Jumple hopery jakieś. Czy przywalę w ścianę? O nie. Minus 2 punkty. Niestety ten skok był nieudany. A co to było? Anti-gravity? Aha, po prostu. Antygrawitacja. Jak chcesz być do kosmosu, to ci się udaje. 0 na 3. Dobra, ja trafiłem od razu za Penny. Zróbmy Falcon Punch! No, chyba niespecjalnie. Pigułka niewidzialności, znowu spadniemy. A nie będziemy sami widzieli, gdzie jesteśmy. Co się stało? Zgubiłem cię. Dobra, jest. Strzykawki usypiające. Wróci. Czy nie? No tak, w jakiś sposób musiało wrócić, jakby nie patrzeć. Musiało. Tu mamy wszystko, tu mamy wszystko. Tu są dwa. Wybraliśmy od razu deskę, więc wybierajmy ser. Aha, nie myślałem, że sam go zjesz. Dlaczego? Naprawdę? Działo! O nie, to jest zły. W środku jest diament? A gdzie był diament? Halo? Aha. Pomiędzy moimi nogami już chyba w tym momencie. Niech będzie! Ostatnia rzecz, trafiliśmy od razu. Spróbujmy skręcić kark. Ha!
No tak! Schody są ciężkie do użycia. Skok. I w dół. Nie mogłeś się dobrze skończyć. Karabin. Ho! On ma drugi. Nie trafia po prostu. Jak teammate w kodzie. Albo w CS-ie. Jedno z dwóch. Myślę, że każdy, kto się zgadza, to się zgadza. Także udało nam się zrobić wszystko. Wow. 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 Jestem w szonku. Co prawda nie zrobiliśmy wszystkich achievementów. Biosy jakieś tu jeszcze są na odblokowanie. Strać 6 punktów. Jakieś tu inne. No ale sprawdziliśmy wszystkie etapy tak naprawdę. W poprzednich nie sprawdziliśmy wszystkich etapów. I w pierwszym nie sprawdziliśmy chyba wszystkich etapów. Sprawdźmy. A, tu nie. Tu jest tylko te 6 opcji. To tak naprawdę w pierwszym... W pierwszym na pewno sprawdziliśmy wszystkie opcje. Ale tu nie sprawdziliśmy wszystkich opcji, jeśli byśmy chcieli oczywiście. Wiecie co? Zróbmy to. Po prostu będzie dłuższy odcinek i tyle. Aha, bo ja tu miałem coś kliknąć. To jest ten evidence. Ja nie będę, co tu miałem w ogóle kliknąć. Security footage. Co ja tu miałem kliknąć? Mogę to przewinąć? Halo? Żartowałem. Guilty. No i teraz byśmy zepsuli. No to tak jest standardowo. Dobra, udało się. Tu jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia. A, wiem o co tu chodzi. Wiem o co chodzi na tym etapie. Musimy pierwszego uderzyć, ale nie uderzyć drugiego. Ciach i teraz drugiego nie uderzyć. Bardzo ładnie. Więc tak, zrobione. Teraz tak, tutaj była ucieczka. Ja zrobiłem w górę, w dół, ale nie zrobiłem nic. A, po prostu zostanę postrzelony. Dobra, może być. Spróbuj unikać kul, noobie. Nice. Dobrze, teraz mamy jeszcze tutaj etap. Co ja tu zrobiłem? Ja tu pobiegłem w lewo. Nie, miałem w dół i w lewo, a mogę nie zrobić też chyba nic. Tak jest, nie robię nic. przywalenie w ścianę zawsze dobre. Dobra, przy wyjściu co jest? A, mogę nic nie zrobić, bo ja kliknąłem. Kliknąłem idealnie. Teraz nie klikam nic. Uwaga, sprawdzamy co się stanie. Mamy 7 policjantów. No tak, w sumie co innego mogłoby się stać tak naprawdę. Mamy wszystko zrobione. Wszystkie etapy sprawdzone oczywiście. A w moi drodzy w kolejnym odcinku, czyli w epizodzie 3, Infiltrating the Airship, czyli będziemy infiltrować statek. Z tego co pamiętam jest duży. I też jest dużo rzeczy do zrobienia. Cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i pamiętajcie, na YouTube możecie kupić kilka gier w cenie jednej tak naprawdę. No i tyle, trzymajcie się ciepło. No i cześć.